Ja pierdolę. O, mówiłem. Jadą. Coś mi się chyba śnić zaczęło, że umiem cyrkle kręcić. Pasy są! Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale, oczywiście na Supermoto. Przed wyruszeniem sprawdzimy sobie olej na szybciocha, bo dawno nie był sprawdzany, a jednak w DRZ-ach warto o ten olej dbać. Procedura sprawdzania oleju jest tu dosyć prosta w sumie. Odpalacie motocykl, tak go grzejecie do temperatury właśnie roboczej, a potem właśnie go stawiacie w miarę możliwości prosto. No i czekacie, że ten olej po prostu już cieknie z samej góry. Jeżeli brakuje, to dolewamy. A wiadomo, przy jeździe na gumie lubi tego oleju brakować. Warto go mieć właśnie ponad stan wlany, bo tego oleju jednak podczas jazdy na gumie lubi braknąć. I potem wychodzą takie kwiatki z tych DRZ, że o, to niby taki motocykl dobry, a głowice się zacierają, to, tamto, siamto, ale jak ktoś nie przepilnuje oleju, to potem takie skutki. Ja oleju staram się pilnować w miarę co tydzień go sprawdzać, ale z reguły ten olej właśnie podczas gumowania lubi uciekać do filtra powietrza, przez co właśnie trzeba go dolewać, trzeba. Z racji tego, że kanał rośnie, chciałbym poszerzyć swoje horyzonty, mianowicie może być to monotonne już jeżdżenie w tym samym miejscu. Chciałbym, abyście w komentarzu napisali, które miasta mam odwiedzić w przyszłym sezonie i myślę, że będziemy działać. Jeżeli macie jakąś ekipę, która śmiga sobie na supermociakach, czy tam też na innych motorkach po mieście, lubi sobie poświrować. Aha, dobra. Ja mam strzałkę, się zagadałem. To dajcie znać w komentarzu, a ja sobie zrobię taką listę wszystkich miast, które warto odwiedzić. Zapiszę też sobie, napiszcie też, ile osób liczy wasza ekipa i myślę, że będziemy działać już w przyszłym sezonie od samej wiosny. No i mamy czerwone, o, widzę, że motorzyści. Ja pierdolę. Nie wolno jeździć w tygodniu. A nie można? W tygodniu jeździć. To są świry. No i pojechali. Aha, stopka. I weź tu ich szukaj teraz. Nie, oni po mieście się nie bujają na 100%. Za duży przypał. Ale tak z ciekawości skoczę, pojadę za nimi, bo mam przeczucie, że gdzieś tu stoją pałkarze z radarem. Jak oni przejdą na takiej pełnej manecie, to ja coś czuję, że się z nimi mogę spotkać gdzieś tak, wiecie, pobocznie. O, mówiłem. Jadą, droguwa. Ale z krzyku było, co nie miara. To daj mu! Jeszcze nie wiem, gdzie wyjadę, ale gdzieś wyjadę. Jadę, można powiedzieć, takim skrótem. Chyba. O kurde. Tak wieje, że normalnie o tak jadę. Motor pochylony, a ja jadę prosto. O kurde! Abym wykupił. Dobra, zjeżdżamy z jakiejś góry, ale tu jest zajebista góra. Ja tu normalnie jadę jeszcze raz w górę. Na milion sposobów kombo robię. Normalnie tego. Dobra, śmigamy dalej, to nie jest dzień treningowy. Kaczucha chce śmigać, nie? Kaczucha? Tak, kurwa! Ale za dupca, komarem gość. Tu jest wjazd do lasu, tu gość kładem jedzie. No normalnie wjeżdża tak, o. Zobaczę, dokąd ten asfalt prowadzi w ogóle. A, do tamtąd. Ja się w ogóle ich zapytam, czy ja tam przejadę. Ja tam przejadę, czy nie bardzo? Ale nie, tu jest taka przestrzeń, że tu swerwcy nie ma szans, że będą siadać. Oczywiście zatrzymałem się tu, żeby swoje potrzeby załatwić. Akurat pod liniami wysokiego napięcia. I się tak właśnie zastanawiam, ile to musi brakować, żeby to człowieka tak pierdło. Oj, widzowie, ale ja refleks mam, szkoda, że kamery nie odpaliłem. Jazda po takich uliczkach bywa niebezpieczna. O, elegancko. Oj, ledwo się mieszczę. Cyk. No, trzeba troszkę balansu. Wracamy na nasze stare rejony, stary rewir. Ej, co się działo? Coś mi się chyba śnić zaczęło, że umiem cyrkle kręcić.
Coś mi się chyba śnić zaczęło. O, coś wystaje z tej koczęto. Zaraz sobie wezmę parę itemów. Ale najpierw bym chciał pojechać na mainie, zaliczyć jakieś szybkie pukanko. Oj. Może byś się popatrzyła czasami, bo nie masz pierwszeństwa. Jak nie ma? Ma! Tu pasy są! Nie? Tak! To było dobre! Dobra, najlepsze jest to, że baba w aucie telefon była wgapiona. To akurat mnie trochę rozbawiło, ale trochę smutno, kurde. Bo przejście do pierwszych widać jak fix, no to się nie jedzie wgapionym w telefon. Nawet ja się potrafiłem zatrzymać. I teraz sobie wybrać jakieś miejsce na mycie. O, tu jest. Nawet stopka dla motocykli. Mamy widownię. O, tu najbardziej, bo tu waha dzieluje. Dobra, odpalamy spukiwanie. Jestem w lesie, na grzybach ogólnie. Fajnie się motocykl prezentuje, co nie? Ładny, takie słoneczko sobie przebija. Dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy w lesie, zobaczyć czy są jakieś borowiki. Mega porywisty wiatr się zbiera, więc pewnie zaraz będziemy musieli... O, tu już drzewa połamane, ale to jest znak, żeby właśnie motocyklami nie jeździć raczej po tym lesie. Uciekamy stąd. Zawsze się mylę, która to ścieżka była. Dzień dobry. Chyba dobrze jadę. Chociaż jadę tak dziwnie w dół. Zanim to powiem, to wcale nie byłoby na tyle w tym odcinku. Chciałbym również wam przedstawić troszkę początki filmów nie z samego GoPro, tak jak obiecałem. Także zmieniamy kadr i widzimy się za w sumie sekundę. A więc drodzy widzowie, tak jak mówiłem parę odcinków temu, chciałbym się przerzucić na taki content stricte przed kamerą, żeby się z wami trochę lepiej poznać. Korzystając z okazji oczywiście zaczniemy sobie od tego, że chciałbym również iść w przód z moimi treningami, czy to w motocrossie, czy to też w stancie, bo jak wiadomo i tłumaczyłem na różnych filmach, mój skill stoi w miejscu tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie mam odpowiedniej odzieży. Czekaj, nie skończy wiatr, wiatr. A z tą pomocą oczywiście przychodzą mi dobre sklepy motocyklowe, które zaopatrzyły mnie w odzież niezbędną do szlifowania swoich umiejętności. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli iść parę poprzeczek wyżej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Siema. Ogólnie jestem ubrany, ale moja dziewczyna, która stoi za kamerą, mi mówi, że wyglądam jak plemnik, więc żebym to na razie do nagrania ściągnął. W końcu mam taki ubiór, który nie ogranicza ruchu. Są wszędzie ochraniacze, nic, no dosłownie nie jest odkryte, więc jest bezpiecznie, ale wyglądam jak plemnik, nie? Ale to tylko dlatego, że mam pod spodem też odzież termiczną, która jest połączona z kominiarką. Ale też grzeje fajnie, bo w sumie jest wiatr. Tu bluzę miałem założoną dopiero i było mi bardzo zimno, a teraz mi w sumie tak nawet ciepło, więc... Więc spoko opcja, tak ubrać sobie to bluzę i mogę iść śmigać.